zobaczcie. Patrzcie, zaraz wam pokażę, co robi youtuber. Co robi youtuber. Patrzcie, jak was youtuber bardzo lubi, nie? Youtuber was olewa. Pyro po prostu olewa widzów, olewa kolegów. Hej, cześć, siemano, z tej strony Teru, cześć, witam w pierwszym odcinku z Ovenworlda. Na początku tego materiału chciałbym, żebyście zostawili dla zasięgów łapkę w górę, subskrypcję, pozytywny komentarz. A ja witam was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się pojutrze. Yo! Take off every top, time to pump it up. Drink until we drop, gotta take another shot. Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie pojutrze, a ja was witam bardzo, was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzimy, się znajdujemy właśnie przy panelu logowania Ovenworlda. Muzyka jest idealna, kolory widać są takie lekko szare i białe i ewentualnie oczywiście pomarańczowy. Mi się wydaje, dlaczego jest pomarańczowy, zacznijmy od tego. Mi się wydaje dlatego, że tam lekko kolory chyba Pyro są na YouTubie pomarańczowe, nie wiem. A po prostu dla designu. Dobra, nieważne, zaczynajmy. Zalokuj na konto. Więc tak, mamy wybór spawnu, więc mamy Fort Carson, Las Barracanas i Las Paisadas. Więc tak, bierzemy Fort Carson, bo Fort Carson to nie zna FC. Fajne dymy zawsze na Daisy były, więc rozpoczynamy tutaj. Jest to tak, serwer RPG, jest to jeden z najlepszych serwerów, a to już jutro. Okej, więc tak, jesteśmy tutaj na spawnie, respimy się tutaj, nie wiem dlaczego tutaj, ale okej. Tu mamy jakieś autko Welzera, nieważne. Najprawdopodobniej po prostu Pyro zrespił auto. Jest to serwer oczywiście Pyro, mojego kolegi, i na pewno będę na nim grał i go po prostu wspierał, dlatego że to jest mój kolega, no koledzy się powinni wspierać, nie? Zawsze. Co tu możemy zobaczyć? Bardzo ładny sklepik. Bardzo fajne jest to zrobione, że przez szyby można normalnie patrzeć i tak dalej. Dalej, co tu mamy? To jakieś figurki, ale to już nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Mamy tu jakieś premium. Ja chcę jakąś babkę mieć, bo chcę być seks. O nie, co ja zrobiłem? Nie, chyba babkę sobie wezmę. To jest 203, tak? Wybierz. A nie będzie taka babka, nie? Nie, brzydka ta pani. Nie chcę takiej pani. Halo, co tam ma być? 145, wybierz. No i od razu lepiej, z GTA 5 babka, dobra, bierę ją. Czy coś tu jeszcze jest? Nic więcej nie ma. Wychodzimy. Zaraz wam również zaprezentuję inne rzeczy na serwerze. Więc tak, ja tutaj już sobie idę. Co to jest? Czy to nie jest bodajże urząd? Jest, tak, jest to urząd miasta. Mam przy sobie 530 dolców, zaraz wam pokażę pierwsze prace, gdzie zacząć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szyby, tego nie może zabraknąć, bardzo fajnie to wygląda. Również tutaj bardzo fajnie wygląda. Zakładanie zgrupowania, przypisywanie pojazdu na zgrupowanie, to raczej nas nie interesuje. Tutaj coś mamy? Brak środków do odebrania. A właśnie, słyszycie te dźwięki? O, tu podchodzimy i to są dźwięki z GTA 4. Bardzo fajne, nigdzie tego nie widziałem. Macie już u mnie propsa. Mamy również tu jeszcze punkt RP na górze. Nie wiem, jak się kompletnie zdobywa. Kasę, niki, oczywiście godzinę, które mamy. Gdzie to jeszcze możemy sobie pójść? Przede wszystkim do pracy. Praca to jest chyba ten dolarek, jak mi się nie myli. Zaraz mam wszystko pan. Tak, dolarek. Tak, to jest praca autobusiarza bodajże, zaraz zobaczymy, tu mamy biura. Jeżeli się tu pomylę, to sorki, ale gram na tym serwerze drugi raz i muszę jeszcze go poznać dokładnie. Panel pracy, Asper, Pyro i tak dalej, i tak dalej. Zatrudnij się, poziom pierwszy bierzemy i zaraz wam zaprezentuję pierwszą pracę. Postaram się jak najdokładniej ją zrobić. Przede wszystkim, jak pamiętam, będzie trzeba pójść do tego żółtego punktu, rozpocznij, a następnie podchodzi pod autobus i naprawiamy go. Bardzo fajna. O, pyk. Myk, pyk. Jak to mówił Klocuch z... Jak to było? No tam Klocuch kiedyś takie dźwięki by robił, nieważne. Rozpocznij, klikamy, tutaj bierzemy oponę teraz. Bardzo fajna praca, składanie tutaj, składanie tego właśnie pojazdy, to mi się podoba. Zaraz wam również zaprezentuję co innego. A żeby pieniądze odebrać, to trzeba gdzieś iść, ale nie wiem gdzie dokładnie. I pieniądze się po prostu gdzieś odbiera, jak ten. Bo tutaj chyba normalnie nie dostajemy. W banku też nie są, tylko chyba musimy... Ewentualnie właśnie do urzędu miasta, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, będę musiał się dowiedzieć. Będę się musiał dowiedzieć, bo to jest ważne. Dobra. Jeszcze miniaturkę bym sobie zaraz tutaj strzelił. Dobra, no mniej więcej tak to wygląda, to już będę wychodził. Tu nic zbytnio nie ma. Ale możemy zaraz zrobić jeszcze jedną rzecz dotyczącą... tutaj jeszcze. Jeszcze zwolnij się. Zatrudnij się. Weźmiemy poziom drugi. Poziom drugi to będzie najprawdopodobniej jeżdżenie autobusem. No oczywiście. O, widzicie? Pomarańczowy autobus. Logo serwera. A czy widzicie to? Interfejs 3D. No nie mówcie, że to brzydko wygląda. To jest ładne. Podoba mi się. Interfejsik bardzo ładny. Już przywaliłem super. To jest u mnie standard. Ja nie potrafię w ogóle przepisowo jeździć ludzie, więc jeżeli będę coś lamił, to sorry. A Pyro, ty mam nadzieję, że mnie tutaj... O nie, widzicie to? Buguje się coś.
Troszeczkę praca zbugowana i nie wiem, czy mi się właśnie tej gra nie zbuguje. Poczekajcie chwilę. Będę musiał zaraz chyba do Pajla napisać. Dobra, wiecie co, ludzie? Widzimy się za chwilkę po prostu, jak ogarnę, bo trochę się zbugło. Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie po cięciu. Znajdujemy się właśnie przy zdawaniu prawa jazdy. Postanowiłem, że pokażę wam, jak zdać prawo jazdy. Tu się coś zbugowało. Więc tak, tu mamy kategoria A, kategoria B, kategoria C, więc zajmiemy sobie oczywiście za darmo, bo nie mam pieniędzy. A nie, dać mi nawet, ale kategoria B, standard, akceptuj. Udaj się do niebieskiego markera. Teoria licencji, czy wolno jeździć pod prąd? Oczywiście, że nie wolno jeździć pod prąd, dalej. Trzeba zapinać pasy, oczywiście, że trzeba zapinać pasy. Czy wolno jeździć jak szaleniec? Oczywiście, że nie. Czy wolno wyzywać policję? Oczywiście, że nie. Bardzo badalne pytania. I jedziemy sobie tutaj, jak widzę, po tych punktach rozumiem, ok. Stało do przejechania. Aha. No to powiem wam, że bardzo szybko się zdaje prawo jazdy. Taka szybka trzynastka, bym powiedział. Kappa. Wiecie co? Teraz po prostu sobie podejdziemy gdzieś do pracy kolejnej, bo albo czekajcie, pokażę wam jeszcze inne rzeczy. Tu oczywiście, tu mam taki banknot. Jest to bankomat. Czy coś już nie mam? Nic nie mam. Dobra, to sobie to darujemy. Podejdziemy sobie dalej. Tutaj jeszcze Pyro awczy, bo kurde, Cfel mały nie chciał ze mną nagrać. Kurde, bo zajęty jest. No widzę, jak jest zajęty. Patrzcie, jak zajęty. Widzicie? Patrzcie, zaraz wam pokażę, co robi YouTuber. Co robi YouTuber. Patrzcie, jak was YouTuber bardzo lubi, nie? YouTuber was olewa. Pyro po prostu olewa widzów, olewa kolegów i olewa wszystkich. Widzicie to? Gra zminimalizowana, administrator Aircon. Pyro 4. Nie wiem, napisałem na niego reporta, nikt się nie odzywa. Nie polecam so much. Nie no, kappa, żeby zaraz nie było. I tam mamy do kupienia pojazdy, zaraz wam pokażę. I tam zaraz pewnego buga śmiesznego. A dotyczy co? Dotyczącego tego, że cena jeden zakup. O kurde, ty. Kupił sobie pojazd za dolara. Oczywiście to są beta testy. Ja mam tutaj wejście za free, więc tutaj ja mogę sobie tak kupić, po prostu to zostanie potem usunięte. Ej, jakie to szybkie, co jest? Ten stadion jedzie ponad 200. O kurde. O nie, dobra, już go popsu. Nie rób mi tego. Chyba będę musiał teraz nowe auto kupić. No tak, więc tak, sławny YouTuber zniszczył swoje auto, bo auto zmienia samobiegi i wpadł do wody, wpadł do rowu dokładniej. Wiecie co, ja sobie myślę, że tutaj zakończymy gdzieś odcinek, chciałem wam po prostu zaprezentować, jeszcze ewentualnie wam pokażę to pod F1, mamy takie rzeczy, nie wiem, informacje, przewodnik premium i tak dalej, tutaj nic ciekawego jeszcze nie ma. Pod F2 mam informację o graczu, spędzony czas, przegrany czas 38 minut, pojazdy gracza, mam tutaj Staliona, namierz pojazd, oczywiście mam go w wodzie, ustawienia, mamy tutaj shadery pojazdu, interakcje 3D i tak dalej, i tak dalej. Partnerzy tutaj również, może się również znajdę, jakoś nad tym nie będę ubolewał, że nie dostanę. Więc tak, dzięki ludzie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach z tego serwera. Jeżeli chcecie, proszę zostawcie łapkę w górę dla zasięgów. Wiem, że na początku dużo tych łapek nie będzie z powodu tego, że dawno nie nagrywałem i dodatkowo YouTube trochę zasięgi tam tnie, ale mi się wydaje, że będzie ok. I dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, pa pa.